roku 2 kwietnia mija 13 lat od śmierci świętego Jana Pawła II. Mieszkańcy powiatu braniewskiego jak co roku na sportowo uczczą pamięć papieża Polaka. Już 7 kwietnia we Fromborku i w Braniewie odbędzie się kolejny bieg pamięci. W tym roku organizatorzy przygotowali 3 trasy o różnej długości. O 13:30 rozpocznie się bieg zespołowy ulicami Fromborka na dystansie 3 km. W tym samym czasie wystartują zawodnicy, którzy zdecydują się dodatkowo pokonać 10-kilometrowy odcinek z Fromborka do Braniewa. Główny bieg zostanie rozegrany w Braniewie. Około 16:30 po mszy w intencji dziękczynnej przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II za stulecie niepodległości Polski biegacze oraz pasjonaci Nordic Walking przemierzą 4-kilometrową trasę wiodącą ulicami miasta. Startujemy jak zawsze tradycyjnie spod Bazyliki po mszy świętej, biegniemy do drugą częścią miasta, tutaj koło amfiteatru i kończymy trasę na amfiteatrze tradycyjnie. Trasa ma trochę ponad 4 km. Dla dzieci w tym roku ponownie i dla osób starszych, którzy nie chcą pokonywać tej długiej trasy, wprowadzamy już od samego początku informację, podajemy, że jest trasa kilometrowa. Metrowa, taka symboliczna, spod Bazyliki do amfiteatru. To jest praktycznie kilometr, czyli te wszystkie maluchy, te wszystkie osoby starsze, które nie będą chciały tej dłuższej trasy pokonywać, mogą ten krótki dystans. Jeżeli chodzi o trasę taką odzwierciedlającą rocznicę, to w tym roku jest to 13. rocznica i jest bieg na 13 km, który zaczyna się we Fromborku, kończy się w Braniewie. Na chwilę przed mszą planowany jest przybieg biegaczy z peletonu, którzy biegną 13 km. Można się zapisywać nie tylko w Braniewskim Centrum Kultury, ale w tym roku również w Miejskim Ośrodku Sportu, a zachęcamy do zapisów elektronicznych poprzez formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na naszych stronach. Także zachęcamy bez wychodzenia z domu, można się zapisać, zapłacić przelewem. Jest to szybsza forma, na pewno dla wielu będzie to wygodniejsze. W tym roku opłata, podobnie jak w zeszłym roku, 15 zł. W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają pamiątkowy medal, numer startowy oraz ciepłe i zimne napoje. Za dodatkową opłatą w wysokości 20 zł można nabyć okolicznościową koszulkę.